Znalazłem Zysia. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować profil aluminiowy o długości 1 metra oraz klosz do niego, kolor mleczny. Jest to zestaw do montażu taśmy LED-owej. Mam tutaj taśmę LED-ową w dwóch kawałkach o długości każdy 50 cm. Będziemy wkładali i pokażę Wam, jak świeci profil. Montujemy do naszej, załóżmy, szafki. Musimy podkleić go taśmą dwustronną. Sam klosz jest zaczepiony w takiej rynience, więc wystarczy wysunąć. Wysuwamy. Mamy już przygotowany profil. Następnie montujemy nasz zestawik. Zmontowany i przylepiamy. Jest to metrówka, więc zaczynamy. Wchodzi, lekki opór będzie powodował, że nasza taśma, jeśli nawet by się odkleiła, nie wypadnie. Konektorek też bardzo ładnie wszedł. Ok. Super wygląda. Owożone. Sprawdzamy. Kolor biały. Może wyłączę oświetlenie, żeby było lepiej widać, jak to świeci. Tak wygląda bez kloszy. Czyli całkiem pozytywnie. Sprawdzamy, nic nie wypada. Jest ok. Taśma LED-owa trzyma się. Zakładamy nasz klosz. Tak jak mówiłem, klosz jest mleczny. Tak to wygląda. Kolor zielony. Zielony mocniejszy. Kolor czerwony. Niebieski. Taki fioletowy. Niebieski, taki turkusowy bardziej. Żółty. Nie wiem, jak to będzie widać na kamerze, ale powiem, że sam klosz mleczny powoduje to, że ten kolor nie jest taki ostry. Cały zestaw kosztował mnie 11 zł 28 groszy. Oczywiście jest to cena bez taśmy LED-owej. Zostało to zakupione w sklepie Super LED w Bydgoszczy, tutaj jak pokażę. Koszt profilu to było 8,99 zł. Klosz mleczny długości 1 metra 2,29 zł. Wszystko zostało kupione w sklepie Super LED na Łęczyckiej. Jeśli ktoś ze sklepu to słyszy, to poproszę o jakiś rabacik przy najbliższych zakupach. Sterowanie całej taśmy za pomocą uniwersalnego pilota. Każdy pilot działa, mam w sumie takie dwa piloty, różnią się tylko one kolorem, ten jest biały, ten szary, funkcjonalność ta sama, obydwa działają. Jeśli film się podobał, proszę o lajka,